Jest 17:29, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studiu jest kolejny gość, pan Michał Patryk Sadłowski, niezależny ekspert Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie rektor, dzień dobry państwu. Ale ekspert przede wszystkim od spraw wschodnich, od tej strony poradzieckiej, a dzisiaj skupimy się na tym, co dzieje się w dzisiejszej Rosji, w współczesnej Rosji. To może na początek ponowne zatrzymanie opozycjonisty Ilija Jaszyna, tuż po jego wyjściu z aresztu, protesty, których dawno w Rosji nie widzieliśmy, a teraz one nabierają na sile. Co się zmienia w Moskwie, co się zmienia w polskim społeczeństwie, w rosyjskim społeczeństwie? Znaczy powiem tak, protesty są zawsze, kiedy zbliżają się wybory. Najbliższe wybory w Rosji odbędą się 8 września 2019 roku. Więc zawsze przed wyborami kandydaci przystępują do rejestracji, a jak wiadomo, opozycja, która nie jest opozycją systemową, która nie współpracuje z Kremlem, nie jest dopuszczana do tych wyborów. I również w tym miesiącu, w tym i w poprzednim, władze odmówiły rejestracji niezależnych kandydatów do Dumy Moskiewskiej. Odmawiają sukcesywnie, no bo przecież obawiają się jakiegokolwiek zagrożenia i te protesty są, tak jak pan mówi, nic nie wskazuje na to, żeby była jakaś zmiana na Kremlu. Znaczy powiem tak, te wybory są bardzo ważne, ponieważ dużo osób zapomina, że Rosja jest przede wszystkim federacją, a wybory te mają charakter nie tylko lokalny, bo zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej Moskwa posiada specjalny ustrój i Moskwa jest miastem o znaczeniu federalnym. I Duma Państwowa ma znaczenie, już można powiedzieć, organu federalnego i Moskwa bardzo boi dopuścić, Kreml się boi bardzo dopuścić polityków opozycyjnych do tego bardzo ważnego organu w ustroju Federacji Rosyjskiej. Takich miast jest 3 i Kreml nie dopuści na obecnym etapie absolutnie opozycji do uczestnictwa w tych wyborach. A czego najbardziej obawia się Kreml? Przede wszystkim pokazania swojej słabości. Myślę, że to jest pokazanie swojej słabości. Boi się również dopuścić polityków, którzy całkowicie negują legitymację Władimira Putina, ludzi związanych z Władimirem Putinem. Oni całkowicie odrzucają model władzy, model sprawowania władzy, ideologię, politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, czyli dopuszczenie opozycji do tak ważnego organu może stanowić źródło rozsadzenia tego systemu. Kto jest największym zagrożeniem dzisiaj dla Władimira Putina? Trudno powiedzieć, że kto jest zagrożeniem. Myślę, że zjawiska są zagrożeniem. Na pewno politycy opozycyjni rosyjscy są jakimś zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej. Ale chyba nie za wielkim. Jeszcze myślę, że nie, ale takie nazwiska jak Aleksiej Nawalny, Ilija Jaszyn, nowe nazwiska, które się pojawiają, bo tutaj Dmitrij Gudkow, który oczywiście był deputowanym, ale to aresztowanie, te protesty również zwiększyły jego popularność. Pojawiła się na przykład postać Lyubow Sobol, prawniczki, młodej prawniczki, 87 rok, która staje się symbolem protestu, symbolem walki z korupcją. Jest przede wszystkim kobietą i to jest bardzo ważne, bo ile poprzedni liderzy opozycji rosyjskiej są mężczyznami, to o tyle kobieta wyzywa w rosyjskim społeczeństwie jakieś wyrazy współczucia, sympatii. I myślę, to też jest bardzo istotne i w kontekście tych protestów w Moskwie. A jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w Rosji, to jak ona ma się dzisiaj, bo przecież wiemy, że oczy Rosji zwrócone są bardzo mocno w stronę Chin. Znaczy naturalnie, to jest naturalny na pewien sposób kierunek. Rosja od 2014 roku znajduje się pod sankcjami świata zachodniego. Te sankcje mają duże znaczenie dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. No przede wszystkim dla konsumenta. Nie tylko przez ceny towarów, ale przede wszystkim przez jakość towarów. Drugi aspekt to przede wszystkim brak możliwości dokonywania inwestycji w Rosji. To jest bardzo ważne, ponieważ polityka Federacji Rosyjskiej zmierzała do tego, żeby pozyskiwać know-how z Zachodu, a teraz to know-how nie przybywa, a zwłaszcza to know-how podwójnego zastosowania. Także to jest bardzo bolesne.
ta gospodarka musiała i cały czas przyzwyczaja się do tych sankcji i one są, one odnoszą skutek, więc Rosja szuka różnych możliwości współpracy z państwami, które również kontestują porządek światowy, porządek, który narzuca świat zachodni, także współpraca z Chinami takim jest, no też próby na przykład też współpracy z Iranem, chociaż tutaj ten obrót handlowy z Iranem wynosi tam prawie 2 miliardy dolarów, czyli nie jest jeszcze tak duży. No właśnie, dzisiaj ma dojść wieczorem do spotkania Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macron. Też pojawia się temat Iranu między innymi, który ma być poruszany. Co pan sądzi na temat tego spotkania? Znaczy Władimir Putin cały czas konsekwentnie od wielu lat próbuje porozumiewać się z głównymi politykami państw Unii Europejskiej. To jest jego naturalny kierunek. Francja zresztą historycznie ma pewne inklinacje prorosyjskie. Wynika to z geostrategii i z geostrategii Europy. To spotkanie również odbywa się w kontekście szczytu siódemki. A w obecnej sytuacji Macron daje największe szanse na złagodzenie, znaczy na złagodzenie stosunków. Jako Francja jest jednym z największych państw europejskich i Rosji zależy na porozumieniu z Francją. Angela Merkel uchodzi. Z Włochami też ma skomplikowane relacje. O Anglii, no ciężko mówić po sprawie Skripala. To jest bardzo trudne stosunki, więc Francja jest takim naturalnym, można powiedzieć, sojusznikiem w pewnych kwestiach europejskich. Ale przecież to Macron oskarżał wywiad rosyjski, Rosję o ingerencję w wybory we Francji. To przecież on takie formułował mocne zarzuty. Tak, ale tutaj to nie ma znaczenia moim zdaniem w tym przypadku. Że interesy gospodarcze są na pierwszym miejscu. Myślę, że tak. Dla Francji zagrożenie, proszę spojrzeć, jakie jest zagrożenie rosyjskie dla Francji. To jest, politycy francuscy uważają, że tego zagrożenia tak naprawdę, niektórzy politycy francuscy uważają, że tego zagrożenia praktycznie nie ma, tak? Chociaż o politycy, którzy są bardziej związani z prawą stroną, chociaż to na przykład, oni się na przykład nie boją korzystać ze współpracy z pieniędzy rosyjskich, z uczestnictwa w forumach eksperckich. Także to jest taki, można powiedzieć, bardziej skrajny przykład, ale pokazuje pewien wektor polityki. A jak pan widzi sprawę Nord Stream, jeżeli chodzi o Rosję? Czy tutaj oni się powstrzymają, czy jednak ten projekt jest już przyklepany i będzie rozwijał się tak jak powinien? Znaczy ja tutaj, no niestety uważam, że ten projekt będzie rozwijany, że jednak Rosja sobie postawiła za cel bardzo możliwe związanie z Niemcami. Wiedzą, że Niemcy są bardzo wrażliwe. Politycy niemieckiej, klasa polityczna niemiecka jest bardzo wrażliwa na hasła współpracy gospodarczej z Rosją. Z drugiej strony Rosja bardzo potrzebuje Niemiec, przede wszystkim do łagodzenia też skutków kryzysu. I tutaj to będzie kontynuowane według mnie. To nie są dobre wiadomości dla nas tutaj żyjących, mieszkających nad Wisłą, ale jeżeli rozmawiamy o Rosji, to Rosja nie rozmieści nowych pocisków tak długo, jak Stany Zjednoczone będą wykazywać się podobną powściągliwością w Europie i Azji, oświadczył rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, cytowany przez agencję Reutera. Jak pan patrzy na ten wyścig zbrojeniowy między USA a Rosją? Znaczy, no ten wyścig mnie bardzo niepokoi, ponieważ ten wyścig toczy się u naszych granic, to jest po pierwsze, można powiedzieć. Z drugiej strony można to spojrzeć z pewną nadzieją, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób gospodarka rosyjska będzie wydolna, żeby podołać wyzwaniom, które też narzucają rywale. Ale pręży muskuły mocno. Oczywiście, no przede wszystkim jest to główna armia w aspekcie ideologicznym, w aspekcie polityki zagranicznej, w aspekcie polityki wewnętrznej, przede wszystkim w aspekcie legitymacji władzy. Armia jest podstawą w tych wszystkich aspektach, więc proszę obejrzeć, przejrzeć media rosyjskie. Praktycznie codziennie pojawiają się informacje o manewrach, o próbach rakietowych, o sukcesach na jakichś konkursach, o charakterze wojennym. Także tutaj to prężenie mózgów, ono będzie zawsze i ono było zawsze w dziejach. Także. A jeżeli jeszcze wracając do tych relacji amerykańsko-rosyjskich i o ten wyścig zbrojeń, bo trochę panu przerwałam, to jak pan ocenia?
Znaczy na pewno w najbliższym czasie on będzie trwał, ale eskalacji oczywiście nie będzie w żadnym wypadku. A ten układ INF, o którym się tak głośno mówiło, że tutaj ten układ został zerwany, to nie ma znaczenia na zbrojenie, na tą zimną wojnę, taką w cudzysłowie oczywiście? Znaczy oczywiście ma, jest to bardzo niebezpieczny precedens. Umożliwia przede wszystkim Rosjanom, można powiedzieć, nieskrępowane badania, nieskrępowane próby, nieskrępowane uzbrojenie w tym zakresie, przede wszystkim rakietowym, więc w tym aspekcie tak. Z drugiej strony pytanie właśnie, czy to nie jest to, o czym ja mówiłem przed chwilą, że wpuszczenie też elit rosyjskich w taki kanał, żeby spróbować prześcignąć Zachód, prześcignąć Stany Zjednoczone w tym zakresie, co może się okazać przede wszystkim samobójcze, bo nie jesteśmy w stanie jeszcze ocenić wydolności gospodarki rosyjskiej w okresie sankcyjnym. Te sankcje dopiero weszły w życie od 2014 roku, więc dopiero myślę w przeciągu 2-3 lat będziemy w stanie ocenić skalę wydolności gospodarki rosyjskiej, więc pytanie, czy Stany Zjednoczone nie prowadzą polityki i też te największe państwa Unii, żeby przetestować Rosjan i zmusić ich do tego zastanowienia się, czy dadzą radę, ale to jest, mówię, to już taka jest moja luźna refleksja. A pan uważa, że dadzą radę? Naprawdę mi ciężko bardzo to ocenić w tym czasie. No a w ostatnim czasie też bardzo głośno zrobiło się w mediach takie tytuły, takie nagłówki, wybuch jądrowy w Rosji, w obwodzie archangielskim. Co dzisiaj wiemy na ten temat? Znaczy na pewno bardzo mało wiemy. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, to jest kwestia też armii, a jeżeli jest kwestia armii w Rosji, to te tajemnice są bardzo ściśle strzeżone i na pewno w najbliższym czasie nie możemy się spodziewać tego, że dowiemy się, co tam się stało. Ma to też przede wszystkim związek z tym wyścigiem zbrojnym, o którym mówiliśmy. Na pewno, bo to jest wybuch rakiety o paliwie, napędzie jądrowym, jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, natomiast, tak jak pani mówi, mamy bardzo mało wiedzy, bardzo małych oficjalnych informacji. Docierają nam do nas przede wszystkim informacje internetowe z nieoficjalnych źródeł, więc ja bym naprawdę powstrzymał się na razie od jeszcze jakichś komentarzy. Chociaż jeżeli by to była jakaś duża tragedia i albo na przykład wydarzenie, które by tragedia dokonana z jakiejś tam niedbalstwa władz Federacji Rosyjskiej, to na pewno mogłoby to wpłynąć na poparcie dla Władimira Putina, poparcie dla Kremla i tak dalej, bo Kreml również wskazuje na to, że on musi być, ta polityka musi być tak prowadzona i sukcesy w budowie dobrych rakiet mają odzwierciedlać właśnie, że to jest dobra polityka, a tutaj była klęska, także to może wpłynąć negatywnie wtedy. No to jeszcze wracając do tej sytuacji międzynarodowej, rozmawialiśmy o spotkaniu Macron-Putin, a jak pan ocenia zainteresowanie i zaangażowanie Rosji w Syrii dziś? Rosja próbuje odgrywać przede wszystkim tak. Na pierwszym miejscu Rosja realizuje i zabezpiecza swoje interesy. To jest pierwszy cel polityki rosyjskiej. Zabezpieczyć swoje interesy w tym regionie, zabezpieczyć swoje bazy, obecność wojskową, wpływ polityczny. Następnie... No ale bazy są. Reżim Asada jest wspierany przez Rosję. Tak. I to jest utrzymywane ta polityka w Syrii na to cały czas pracuje. Po drugie to jest jakby zdyskontowanie tego. Dyskontowanie wpływu na Syrię, na Asada w kontekście relacji z państwami zachodnimi. Po trzecie to jest odgrywanie roli mediatora, bo przecież proszę pamiętać, że na przykład Izrael z Rosją ma bardzo ścisłe stosunki i również współpracuje na kierunku syryjskim. No i wracamy do Iranu. Również Iran ma bardzo duże interesy w Syrii i też, no wiem, żeby być w Izraelu. Rosja niejako przeciwdziała też paradoksalnie wpływom irańskim w Syrii, ponieważ Iran próbuje się tam silniej zaczepić, więc ja bym tu upatrywał te trzy płaszczyzny interesów rosyjskich w Syrii. To jest taka globalna, międzynarodowa polityka i jeszcze na koniec już wróćmy jednak do tych wyborów. Pan się spodziewa, że te demonstracje w Moskwie i nie tylko pewnie w Moskwie będą trwały nadal? Znaczy demonstracje będą trwały, ale na pewno
w różnym jakby, z różnym nasileniem. Ponieważ proszę zobaczyć na jedną rzecz, że system wyborczy Federacji Rosyjskiej jest tak sformowany, że wybory odbywają się praktycznie co roku i to ma powodować, żeby społeczeństwo już było na pewien sposób zmęczone wyborami, nie rozumiało tych wyborów, bo teraz na przykład mamy wybory do Dumy Moskiewskiej. Dwa lata temu mieliśmy wybory do organów samorządowych w Moskwie, bo te wybory, które są teraz, to nie są wybory samorządowe, to są wybory do Dumy, do organu o charakterze federalnym. Natomiast takiego tak lokalnego. Natomiast dwa lata temu były wybory lokalne, gdzie na przykład Ilja Jaszyn został deputowanym, więc rosyjska opozycja jest dopuszczona do takiego, można powiedzieć, mikrozarządu. To mają też wykończyć. Dlatego te protesty będą trwały i protesty one są Federacji Rosyjskiej może procesem ciągłym, tylko trwa różne natężenie i celem Kremla po prostu jest wykańczanie opozycji i no, jak się pojawiają protesty o charakterze masowym, a jeżeli władza podjęła decyzję o tym, że nie rejestrujemy, to trzeba być konsekwentnym, bo jeżeli dadzą już, powiedzą A, to możemy powiedzieć B. Także ja się tutaj nie spodziewam, chociaż oczywiście wszystko może się wydarzyć. Wszystko może się wydarzyć i stawiamy tutaj trzy kropki. Będziemy oczywiście sytuacji w Rosji się przyglądać. Pan Michał Patryk Sadłowski, ekspert Uniwersytet Warszawski, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za wizytę. Dzięki bardzo. Jeszcze spojrzenie szybkie na telefon i na zegarek. A my posłuchajmy teraz Indios Bravos. Dzisiaj nasz realizator Paweł Chodyna to dla Państwa zagra.